komunalnej. Proszę bardzo, oddaję głos panu przewodniczącemu. Dziękuję. Proszę państwa, wczoraj na komisji infrastruktury podejmowaliśmy uchwałę w sprawie wniosku, jaki do naszej rady złożył ZIKI, będący wnioskiem osób zamieszkałych na ulicy Naczelnej 1, państwa Kazimiera i Edwarda Wnęk, mieszkańców, którzy wnoszą o likwidację wyniesionego strzelania ulic Dobrego Pasterza, Naczelnej Promienisty. I motywują to tym, że autobusy przyjeżdżające przez to skrzyżowanie powodują szkody w ich budynku, że pękają ściany i tak dalej. Oczywiście to było, całe działania były poza radą. Ja mówię, skierowany był wniosek od nich do zarządu infrastruktury komunalnej. Zarząd infrastruktury komunalnej spotkał się z państwem, wpisali taką notatkę, która jest załączona do tego pisma. Wynika z niej, że państwo to wręcz tu stawiają warunki, że albo zrobią, albo im notatki nie będą. Albo przepraszam, albo nie zostanie ustalony termin, kiedy to zostanie zrobione i wtedy dopiero tą notatkę podpiszą. To tak tytułem wprowadzenia. Proszę państwa, myśmy w ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia komisji rewizyjnej, gdzie już ten wniosek też był, udaliśmy się tam w trójkę, pan Kasznik, pan Jaśkowiec i ja, i przyglądaliśmy się, jak to tam wygląda ta kostka i jak tam są te wstrząsy, bo autobus akurat przejeżdżał i wydaje nam się, proszę państwa, że państwo wnioskodawcy chcą jakby wymusić likwidację, nie wiem, tej kostki, która naprawdę jest już przebudowana w momencie, kiedy parę lat temu ona była wyniesiona dużo wyższa i autobus zahaczały. Teraz jest bardzo odpływowa i nie widać potrzeby, aby to likwidować, zwłaszcza, że to przejście zostało tak wybudowane na wyraźne życzenie mieszkańców tego rejonu i dyrektorów szkół. Proszę państwa, to ja pamiętam z poprzednich lat, kiedy na ten temat, w poprzedniej kadencji rady, kiedy na ten temat była mowa i zostało to właśnie zrobione po to, żeby zachować bezpieczeństwo. I w związku z tym proponujemy podjęcie uchwały. Tu nie będę czytał całej części. Paragraf 1. Rada Dzielnicy Trzeciej Chroni Czerwony opiniuje negatywnie wniosek państwa Kazimiera i Edwarda Wnęk, mieszkańców budynku przy ulicy Naczelnej 1, o likwidacji najazdów i kostki na wyniesionym strzelaniu ulic Dobrego Pasterza Naczelnej Promienisty. I paragraf 2, który jest jakby realizacją zapisu tego wniosku. Tu ZIKI proponuje, żeby jakby ograniczyć te wstrząsy mimo tego, żeby autobusy wyhamowywały wcześniej jadące od 29 listopada, przeniesienie znaku ograniczenia prędkości do 30 km bliżej ulicy Majora. Do tyłu. I my tutaj w paragrafie drugim proponuję Rada Dzielnicy Trzeciej Chroni Czerwony pozytywnie opinię propozycję przeniesienia znaku drogowego ograniczającą prędkość do 30 km na godzinę, około 80 do 100 metrów w kierunku alei 29 listopada. Uzasadnienie. Znajdujący się na strzelaniu ulicy Dobrego Pasterza Naczelnej Promienisty najazd kostki zapewnia bezpieczeństwo osób starszych i dzieci przechodzących przez znajdujące się w tym miejscu przejście dla pieszych. Usytuowany na tym skrzyżowaniu najazd powstał na wyraźne życzenie mieszkańców z tego rejonu i dyrektorów szkół. Proponowane rozwiązanie opisane w paragrafie 2 uchwały przeniesienie znaku drogowego ograniczającego do 30 km na godzinę około 80 stąd zapewni naszym zdaniem ograniczenie drgań, które według wnioskodawców zmian państwa KFNEK powstają w trakcie przejazdu przez skrzyżowanie autobusu i samochodów ciężarowych. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Pan Rafał Mieś, pan Dariusz Zikor, pan Mateusz Rok. Proszę o przyjęcie tej kadencji. Co do meritum się zgadzam, tylko zwrócono wątpliwość wymienianie z imienia nazwiska. Dobrze, to wykreślić. Mieszkańcy są osoby prywatne i uzasadnienie tak samo. Tak, mówię, że zastanawiam się o pierwsze wypuszczenie w uzasadnieniu najazd z kostki zapewnia w miejscu przejście dla pieszych. Wydaje mi się, że bez cudzysłowia tam powinno być. To jest przejście dla pieszych. Cztery.
No, rzeczywiście komisji proponuje usunięcie z nazwy. Tak, tak. Dobrze. A na to miejsce wpisanie może pisma? Nie. Znaczy, drodzy Państwo, tutaj ten głos jest bardzo ważny, bo dla tych Państwa będzie bardzo istotne powiązanie naszej uchwały dla ZKiD-u, powiązanie się uchwały z tą i z kasą, bo wtedy byłoby w uzasadnieniu dopisać, że uchwała powstaje w odpowiedzi, czy w reakcji na pismo numer i tutaj powołać to pismo z ZKiD-u dotyczące ich konkretnie sprawy. Wtedy mamy powiązanie tej uchwały z ich sprawą i ZKiD-u. Okej. Znaczy, to ja tutaj inaczej proponowałem tak... Rada Dzieńcy Czerw opinię negatywnie wniosek. Wniosek ZKiD-u. Wniosek mieszkańców Młodyku przełożony na Czerwę. Pismo. Wystarczy wykreślić tylko dane. Znaczy nie, tu mamy pismo, bo tu mamy na wniosek ZKiD-u i tu... Jeżeli odpowiada wniosek ZKiD-u, to pewnie. Dokładnie, wpiszemy sobie numer, piśmie numer, także jest mam 102 przez 189, łamany przez 13 UD, łamany przez 83. 831, to jest numer pisma. Dobrze. O likwidacji najazdu i kostki na wyniesionym skrzyżowaniu ulic Dobrego Pasterza Naczelnej Promienisty. I to samo właśnie dołożymy w uzasadnieniu też, żeby nie używać danych osobowych, tylko tutaj włączymy. Tak, się. Czy komisja, bo to jest wniosek komisji, są jak najbardziej za, tak? Okej. Proszę bardzo, czyli... Jeszcze uwagi, tutaj pan Mateusz Droż, proszę bardzo. Szanowni Państwo, oprócz tej uwagi, która tutaj została już wprowadzona, ja mam jednak taką propozycję, żebyśmy ten paragraf drugi troszeczkę doprecyzowali. Bo ja co prawda nie mogłem przejść na posiedzenie komisji, natomiast czytając to, ja nie za bardzo rozumiem, skąd przyjdzie. Moim zdaniem trzeba byłoby to doprecyzować, czyli Rada Dzielnicy Trzeciej opiniuje pozytywnie propozycję przeniesienia znaku drogowego ograniczającą tego prędkość do 30 km na godzinę. Skąd? Gdzie ten znak? Ja bym może powiedział, że też by zgodnie z wnioskiem ZKiD-u. I tak już mam akurat dokładnie. Jeżeli mógłbym jeszcze mieć taką jedną, dwie sugestie w zasadzie. Pierwsza. ZKiD-u i się powołam tak samo na ten numer. To samo pismo? Tak. Notatka. Jeżeli... No tak, ale no to wniosek ZKiD-u razem z tym numerem. Tak. Ja miałem taką sugestię, żeby w tym uzasadnieniu jego już mieszkańców pisząc z małej litery, to żeby dyrektor szkół też z małej litery napisał. Okej, czyli dyrektor. A przy okazji jeszcze tutaj taka... Stąd wyskoczyła literka A zamiast Z. W tym uzasadnieniu na podstawie paragrafu 4 wedle. Drugi akapit od dołu, tam gdzieś też od Małopolskiego, a dnia 6 listopada, powinno być z dnia 6 listopada, ale to rozumiem gdzieś w wersji elektronicznej, co A się pojawiło. Tego go się da na samym górze. Funkcjonuje Mateusz pewnie od Ona już w tej chwili jest 30, czyli on może do 80. No, bo chodzi o to, że oni mam opowiedzieć. No, nie piszemy tego, ale to piszemy zgodnie z kreską. Państwo drodzy, bardzo bym prosił, mówcie pojedynczo. Jeśli można, proszę Państwa, ten zapis 80 do 100 metrów jest przeniesiony z wniosku z ZKiD-u i oni ustalą, w którym miejscu to postawią. Okay. Proszę bardzo, pan Daniel Księżniczy. Ja jedno zdanie, jak już rozmawiamy o szczegółach uchwały dla Komisji Technicznej, to bym zaproponował, żeby jeszcze na główku uchwały dopisać przeniesienie znaku. Tak, bo jak czytam na początku uchwałę, to tylko i wyłącznie i przeniesienia znaku. Bo nie rozumiem, bo zamiast czytać tą uchwałę, to tak naprawdę czytając pierwszy paragraf zrozumiałem intencje, ale nagle nie spełniłem pewnie drugi paragraf, który jest rozumiał. Dobrze, czy jeszcze jakieś tutaj uwagi pan radny? Ja powiem szczerze, że mam pewne taki dyskomfort, bo
Oto dobro rzeczywiście społeczne, wielu ludzi przechodzących tamtędy staje jakby w przeciwieństwie do tego, że jednak niszczeje substancja czyjaś prywatna. I źle się to dzieje, no ale trudno, no musimy tutaj przeważyć. Panie starosta, tyle pan Jacku? Tak. To może jeszcze pan Rafał i potem... Dobrze. Jacku, nie, konstrukcja tych najazdów jest taka, że nie generują one drgań, które by się przeniosły na fundamenty budynku tak, żeby doprowadzić do faktycznie niszczenia ścian. To nie są tego typu drgania. Ja wiem, że nawet nierówności drogi powodują wstrząsy w budynkach i Czy Państwo mają naruszony narożnik budynku, ale to jest skutek jeszcze wcześniejszego wypadku, kiedy samochód po prostu wjechał w budynek razem z ogrodzeniem, a nie skutek tego wyniesienia... Ale może właśnie to jest to drugie dno, bo to jest to, o czym ja chciałem powiedzieć, to tak naprawdę... To nie chodzi na prawo sobie budynek, ale a nie jest tego natomiast być może właśnie mi się obawiają, że to im spowodowało duży sens, że wjechał właśnie to ogrodzenie. Nie, ta faza nie wie, no to nie? Dziękuję bardzo. W pierwszym zdaniu uzasadnienia mówimy, znajdują C się na skrzyżowaniu najazd, raczej znajdują C się najazd. Pierwsze słowo, znajdują C. Nie życzymy sobie rozjęć. To pójść na uzasadnienie. Znajdują się. Znajdujące. Na skrzyżowaniu, dobrze. I tutaj jeszcze do komisji mówię tutaj, bo te poprawki, które Państwo jeszcze mieli, czyli w sprawie, w tytule, w sprawie likwidacji najazdów koski na wniesieniu skrzyżowaniu ulicy Dobrego Pasażera na Czerej Promienistych i przeniesienia znaku ograniczenia prędkości. Tak? Dobrze. Komisja jednogłośnie wyraża w ten z takich poprawkach. Dziękuję bardzo. Słucham. Przystąpmy do procedowania projektu druku 523 wraz z poprawkami. To jest za autopoprawkami komisji. To jest za poparcie. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta.